Ze mną lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, Przemysław Wipler mówił o projekcie medialnym. Szykujecie jakiś nowy projekt medialny. To skoro Przemysław Wipler nie chciał zdradzić, to myślę, że pan coś zdradzi na ten temat. Redakcja Wirtualnej Polski, myślę, że nie ma czego się obawiać, to finansowo nie, no to jest jasne, oczywiście. Nie ta liga, ale jak projekt będzie, to będziemy sobie komentować. Na razie skupmy się na wczorajszych wynikach wyborów. A to jeszcze dopytam o ten projekt. To jest kwestia tygodni, miesięcy, lat? Zobaczymy. Okej. Okay. W takim razie Patryk Marian, 40% w pierwszej turze w Bełchatowie. Tak podajecie w swoich mediach społecznościowych. To jest wasz jedyny sukces w tych wyborach? O nie, myślę, że jest wiele tych sukcesów. Przede wszystkim żadna formacja nowa w parlamencie od 20 lat nie zdołała poprawić, czy w ogóle powtórzyć swojego wyniku z wyborów parlamentarnych w wyborach samorządowych, bo one są najtrudniejsze dla każdej nowej partii, każdej partii z nieco mniejszym poparciu. Nie, no wynik, który by nas zadowolił, pewnie jest na poziomie 40-50%. Natomiast, panie redaktorze, jeszcze raz zwracam uwagę, że no nie wiem, Kukiz 15 nie uzyskał żadnego mandatu w wyborach do sejmików. My prawdopodobnie wychodzimy z wczorajszych wyborów z radnymi wieloma województwach, wielu województwach plus powiaty, gminy. Co najmniej jeden kandydat w drugiej turze. Cieszymy się. Cieszymy się z tego, że mimo, że powstała osobna lista o nazwie Bezpartyjni Samorządowcy, która wzięła aż 2,5%, to nasz wynik jest nieco lepszy, przynajmniej ten exit poll, niż w wyborach parlamentarnych. Następnie cieszymy się, że wyprzedziliśmy Lewicę. Uważamy to za istotny, prestiżowy sukces. Szukaliśmy tego sukcesu już w wyborach parlamentarnych. Wtedy się nie udało, teraz się udało. Cieszymy się, że mamy chyba ze 3 razy wyższe niż poprzednio, według badania exit poll, zobaczymy, poparcie w grupie najstarszych wyborców, do których wcześniej nie udało nam się dotrzeć. Cieszymy się, że znów zwiększyliśmy poparcie wśród rolników. Uważamy, że jedynie jesteśmy uczciwi wobec ich postulatów. No, rolnicy najchętniej głosują z tego, co pokazywały badania na Prawo i Sprawiedliwość. Ale tendencja jest spadkowa dla PiS-u, wzrostowa dla nas i to się liczy w długiej perspektywie. To my popieramy protesty, naprawdę postulaty protestu dla rolników. To nie my w Unii Europejskiej, jak Morawiecki, głosowaliśmy za Fit for 55, Europejskim Zielonym Ładem, przeciwko czemu rolnicy dzisiaj protestują, i za otwarciem rynku na produkty z Ukrainy, co rząd PiS-u do pewnego momentu popierał, a rolnicy przeciw temu teraz protestują. Więc tutaj dzieją się istotne rzeczy także w horyzoncie wyborów Parlament Europejski, które dopiero przed nami. Panie marszałku, do tych wyborów europejskich jeszcze za moment wrócimy. Natomiast chciałbym pana zapytać o kwestię wyborów w Warszawie, bo Przemysław Wipler, czy to jest poparcie, które was zadowala? Ja myślę, że nie, no oczywiście zadowalałoby nas bycie w drugiej turze i zwycięstwo. To jeszcze raz powiem, my mamy ambicje poważne. To jakby... No ale ambicje poważne, natomiast, a tutaj natomiast Grzegorz Braun popiera się... Janusza Korwin-Mikkego. Jest pewien rozstrzał. Tak, skupianie się na Warszawie w naszym kontekście jest moim zdaniem takim troszkę, żeby to nie brzmiało źle, znęcaniem się. Warszawa jest dla nas najtrudniejszym miastem. To widać z poprzednich wyborów i ze wszystkich wyborów. Ale to odpuściliście Warszawę, jak popatrzę się na wyniki exit, nie, nie odpuściliśmy. Jakbyśmy odpuścili, to byśmy nie wystawili kandydata. Były przecież miasta duże, w których nie wystawiliśmy kandydata na prezydenta. W Warszawie swoich sił chciał spróbować Przemysław Wipler. Spróbował. Zaczął kampanię dosyć późno, więc cudów się chyba nikt nie spodziewał. Gdybyśmy zaczynali ze 2 lata wcześniej, no to można by liczyć na tą drugą turę. Zaczął tą kampanię dość późno. Natomiast zwracam uwagę, że zsumowany wynik Korwina i Wiplera odwzorowuje mniej więcej 5,5%, co według exit poll jest naszym poparciem w miastach powyżej 500 000. My mamy większe poparcie w mniejszych miastach, w średnich i na wsiach. Te miasta, nie jesteśmy faworytami tej wielkomiejskiej, takiej nazwijmy to, publiczności, ale która macie bardziej charyzmatycznych liderów niż fascynuje się Wipler osobami typu Trzaskowski czy Sutryk. No po prostu, to nie jest nasz naturalny matecznik, tak? Podlasie, z którego ja kandydowałem, to prawdopodobnie region, gdzie mamy najwyższe poparcie w Polsce, kilkunastoprocentowe, jeżeli to się potwierdzi. Jeżeli, czekamy na wyniki z pokorą. Więc Warszawa jest trudna terenem. Przemek spróbował swych sił w tej kampanii wyborczej. Celem było wygrać z kandydatem PiS-u, który jest jak królik z kapelusza, w ogóle nie jest z Warszawy. Przemysław Wipler w Warszawie mieszka od 20 lat, zna Warszawę, czuje Warszawę. Natomiast warszawiacy chcieli znowu Trzaskowskiego. No to jak chcieli, to będą go mieli. No współczuję szczerze. Ale nie ma pan wrażenia, że jednak w kwestii tutaj wyborów w Warszawie decydują jakieś takie emocje bardziej ogólnopolskie, bo a zaraz tej lokalności znów, było zaraz mało. Możemy mieć znów powtórzenie wyborów w Warszawie, no bo przecież Trzaskowski
gdyby wystartował na prezydenta i wygrał, to będziemy mieć zaraz kolejne wybory w Warszawie, więc Warszawa... To będzie okazja do wystawienia takiego samego kandydata, czy innego? A zobaczymy, zobaczymy, będziemy się zastanawiać. No ja myślę, że niekoniecznie dwa razy to samo, ale jeżeli będą wybory kolejne, to na pewno będziemy walczyć. Konfederacja jest formacją, która się buduje. Konfederacja jest formacją, która jest w ofensywie. Jeżeli ktoś by pojeździł za nami w trakcie kampanii wyborczej, zobaczyłby wysokie morale naszych sympatyków, zobaczyłby mnóstwo ludzi, które do nas dołącza. Ja myślę, że w następnych wyborach samorządowych będzie znacznie lepiej, a już w tych jest całkiem nieźle, bo nas przed tymi wyborami w samorządach nie było wcale. A w tej chwili wyjdziemy z ludźmi, którzy będą realnie rządzić i w gminach, i w niektórych powiatach, a być może w co najmniej jednym mieście. Większym, prezydenckim. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo macie mnóstwo fanów w sieci. Pana obecność, czy w naszym studiu, czy w jakichkolwiek innych mediach, po prostu bije rekordy popularności. Ale jednak cały czas te 7,5%. No bo, wymieramy jako naród, bo mamy niż demograficzny. To, że my mamy najwyższy współczynnik poparcia wśród młodych mamy mniej więcej dwa razy więcej poparcia niż nasz wynik ogólnopolski. Wśród najstarszej grupy wyborców nasz wynik jest, z tego co pamiętam, ze trzy razy niższy niż nasz wynik ogólnopolski. Ale ci młodzi cały czas zyskują. Ale młodych jest wiele milionów mniej. To jest problem. Potrzebujemy nowych młodych, bo inaczej będziemy wymierać. Potrzebujemy nowych młodych. Pan tutaj w tej kwestii na pewno działa, czego oczywiście gratuluję. Natomiast mam wrażenie, że ci młodzi wchodzą jednak cały czas, zyskują to prawo wyborcze do tego, żeby wybierać swoich przedstawicieli. Oczywiście, oczywiście. Natomiast to nie przekłada się cały czas na wasz wynik. Ja mam wrażenie, postawię tutaj może karkołomną tezę, ale że z Konfederacji się trochę wyrasta. Znaczy, ja myślę, że każdy przechodzi swoją ewolucję, tak? Pan powtarza stereotyp, który był odnoszony do Janusza Korwin-Mikkego. Ja myślę, że Konfederacja nie jest kolejną partią Janusza Korwin-Mikkego. Janusza Korwin-Mikkego, przypomnę, w tych wyborach nie było na listach Konfederacji. Po wyborach parlamentarnych postanowił pójść swoją własną drogą. Wystartował, nie uzgodniwszy tego z nikim. Zapowiedział, że będzie budował swoją własną partię. My się tym nie przejmujemy. Chcemy, żeby Konfederacja była budowana jako partia ideowej prawicy, ale partia dojrzała, partia zdolna poszerzać się poza wyborców o, że tak powiem, wysokiej świadomości w kwestiach tych wszystkich, o których my mówiliśmy przez lata. Chcemy przyciągnąć po prostu wyborców prawicowych, którzy niekoniecznie są jakimiś radykalnymi wolnorynkowcami, czy radykalnymi eurosceptykami, czy radykalnymi narodowcami. Chcemy zbudować nowoczesną formację prawicową o tradycyjnych wartościach i jednocześnie dobrym wyczuciu faktycznego interesu społecznego. Dlatego w tej kampanii bardzo dużo mówiliśmy o niekorzystnych regulacjach klimatycznych Unii Europejskiej, o tym, że PiS zdradzał polskich rolników, zdradzał Polaków w Unii Europejskiej, a w tej chwili odgrywają, nie wiem, no, już nie będę używał złych porównań, tak? Ale po prostu to jest hipokryzja ogromna. Ja apeluję w wyborach do Parlamentu Europejskiego do wszystkich wyborców, żeby nie głosować na hipokrytów, nie głosować na tych, co tam pojechali na 5 lat w Brukseli, o nich słuch zaginął. Panie marszałku, nie głosować również na hipokrytów z Prawa i Sprawiedliwości. To pan ma na myśli. Tak. To dlaczego, a przynajmniej tak z deklaracji Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, będą prawdopodobnie koalicje w sejmikach PiS-u z Konfederacją? Co oni mają powiedzieć? Co oni mają powiedzieć, panie redaktorze? Że co, że z Tuskiem zrobią koalicję? A wy zgodzicie się na takie koalicje, jeśli to pozwoli wam być w tych sejmikach, w sensie u władzy? Przede wszystkim my nie jesteśmy formacją centralistyczną, w której jest jeden lider albo centrala partyjna będzie decydować o takich rzeczach. Jestem pewien, jako jeden z liderów Konfederacji, że wprowadziliśmy jako radnych ludzi niezależnych, ludzi związanych z różnymi środowiskami, bezpartyjnych samorządowców, Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei, Korony, różnych. Mamy ze cztery środowiska ogólnopolskie i dużo lokalnych. I oni, zgodnie ze swoimi poglądami, będą decydować. Czyli dopuszcza pan możliwość, że dojdzie gdzieś do takiej koalicji? Uważam, że musi dojść do rozmów programowych. I kto przyjdzie i powie, że chce realizować program korzystny dla obywateli, który my deklarowaliśmy przez swoją kampanię, ten ma szansę na porozumienie. Czy to będą tacy, czy inni, to ja nie wiem. Uważam, że nikogo nie należy wykluczać, nikogo nie należy faworyzować. Na pewno nasze rozmowy nie będą się odbywać na poziomie central partyjnych. My partyjniactwo z samorządów chcemy usuwać. To mogę obiecać, że tam, gdzie ja będę miał na to wpływ, tam nie będzie żadnego partyjniactwa. Jeżeli przyjdą uczciwi ludzie z trzeciej drogi, z lewicy, z Koalicji Obywatelskiej albo z PiS-u, to będziemy z nimi rozmawiać, bo to są ludzie, których wybrali Polacy, a jeżeli to będą jacyś hochsztaplerzy, którzy będą chcieli tylko dzielić stołeczki, to niech spadają i tyle. Ja wiem, że my jesteśmy dopiero parę godzin po ogłoszeniu tych pierwszych sondażowych wyników, ale czy ma pan informację, żeby gdzieś już dochodziło do jakichś rozmów, do jakiegoś kuszenia Konfederacji?
Tam, gdzie jestem na Podlasiu, to mogę powiedzieć, że z obu stron się jakby tak sondażowo próbowali odzywać do mnie, tak? A ja nie kandydowałem na Podlasiu jak do sejmiku wojewódzkiego, więc moim zdaniem pomylili adres. Jeżeli my wprowadziliśmy radnych, to proszę ich przekonać, że ktoś tam ma dobry pomysł na region. A gdyby mieli dobry pomysł na region, to byśmy nie mieli tam najlepszego ogólnopolskiego wyniku. To jest nasze podejście. Partyjniactwo nie, ale czy w takim razie, jeśli dojdzie do prób zawarcia jakiejś koalicji z Konfederacji z PiS-em, bądź odwrotnie, czy to będzie wymagało zgody na górze? Partyjniactwo, mówi pan, nie, niech się sami dogadają, no ale ktoś to musi chyba akceptować. Ale po co my się mamy dogadywać z PiS-em? Nie rozumiem tej pańskiej sugestii. PiS to Kaczyński, Kaczyński to Warszawa, my na Żoliborzu nie wprowadziliśmy radnych. Tak, Michał Moskal wychodził tutaj ze studia, był tutaj w studiu wcześniej i mówił, że już jakieś rozmowy, nie mówię tutaj o Warszawie, ale w innych sejmikach, nie chciał zdradzić, gdzie. No to niech, ale dobrze, radni są wybrani przez ludzi po to, żeby ze sobą w sejmiku rozmawiali, więc niech radni ze sobą rozmawiają, ze wszystkich partii. Ja nie wyobrażam sobie, no ale do czego? Do rozmowy? My jesteśmy formacją, w której jest wysoki szacunek dla wolności, także korzystanie swojego mandatu. Czy pan redaktor sądzi, że na przykład mi w Sejmie ktoś cenzuruje, z kim ja w Sejmie rozmawiam? No nikt mi tego nie cenzuruje. Czy pan sobie wyobraża, że ja pójdę do radnego wybranego z Konfederacji i powiem, słuchaj, nie wolno ci rozmawiać z tym czy z tamtym? Ale wyobrażam sobie, że radny przyjdzie do pana i powie, szefie, jest taka i taka sytuacja, czy my możemy wejść w koalicję z PiS-em? Będziemy na ten temat rozmawiać, zobaczymy. Jeszcze raz podkreślam, że kluczowe jest nie kto jest z jakiej partii, tylko jaki chce program realizować. To jest dla nas kluczowe. Przez samorządy i te wojewódzkie idą duże środki europejskie. Czasem przy tym jest korupcja, czasem są różnego rodzaju układy, czasem są jakieś niekorzystne dla mieszkańców uchwały sejmików, które my kontestowaliśmy. Czasem jest różnego rodzaju nepotyzm, kolesiostwo przy obstawianiu tych wszystkich instytucji samorządowych, które podlegają marszałkom. Czasem jest tracenie pieniędzy podatnika. My te wszystkie rzeczy chcielibyśmy skończyć, jeżeli będziemy mieli chociaż w jednym województwie wpływ na to. Ja jestem pewien, że te siły PiS, Platforma Trzecia Droga, Lewica, one się wolą ze sobą podogadywać. Tak jest zawsze. Oczywiście nie robią tego oficjalnie, tylko ci radni, którzy się dogadują, oni nagle w magiczny sposób przestają być PiS-owcami, przestają być platformersami i stają się bezpartyjni i wtedy to jest koalicja PiS-u z bezpartyjnymi albo Platformy z bezpartyjnymi, tak? No ale to jest teatr dla naiwnych. My wiemy, jak to działa i my nie chcemy, ja mogę zdradzić, że całą swoją jakby obserwację polityki zaczynałem od obserwowania jeszcze jako student przewrotów w Sejmiku Wojewódzkim na Dolnym Śląsku, kiedy byłem studentem we Wrocławiu po maturze. I nie jako radny, ale jako po prostu młody człowiek, który ogląda politykę, widziałem to. My wiemy, jak to działa. My nie mamy co do tego żadnych złudzeń. Jeżeli gdzieś może się wydarzyć coś dobrego dzięki nam, to temu pomożemy. Natomiast w żadne partyjniactwo wchodzić nie będziemy. Panie marszałku, ja mam jeszcze jedno pytanie. Po prostu interesuje mnie to osobiście. Gdzie jest Sławomir Mentzen? Chyba w Toruniu, ale ja myślę, że Wirtualna Polska ma tak szeroki zespół redakcyjny, że spokojnie ktoś może zadzwonić i opublikować komentarz powyborczy Sławka. No, zresztą jest aktywny w mediach społecznościowych przecież. Nie było go, rozumiem, wczoraj w sztabie. Wczoraj na wieczór wyborczym nie. Dlaczego? No przecież to jest jeden z liderów. To jest pytanie do Sławka, nie do mnie. No to będziemy pytać w takim razie Sławomira Mentzena, a tymczasem naszym gościem był Krzysztof Bosak, przedstawiciel Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję pięknie za wizytę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.